Kontynuujemy strajk solidarnościowy. To nie jest już sprawa wagi wewnątrzzakładowej, to jest sprawa o wiele ważniejsza. Sprawa całej Polski. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniem Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Czym ja mam nakarmić dziecko do cholery? Kitem z okna? Nie ma wolności bez solidarności! Nie ma wolności bez solidarności! Już nie stawiamy pytania, czy legalizować solidarność, tylko jak to zrobić i kto chce zreformować nasz kraj. Słuchaj, zbyłaś Grażynę. Po pierwsze, była w stoliku ekonomicznym, po drugie kobieta, symbolicznie. Kobiety tyle robiły w czasie stanu wojennego i nigdy nie było ich widać. Do okrągłego stołu siadałam bez przekonania, zbyt dużo dzieliło jego uczestników. Jednak przekonana jestem, że nie ma innego wyjścia niż kompromis. Bo co nam pozostaje? Przemoc?